Dzień dobry. Rok 2022 ogłoszono Europejskim Rokiem Młodzieży. Stało się tak również z okazji 35-lecia programu Erasmus. Programu, który stał się po latach jedną z najlepszych wizytówek Unii Europejskiej. Obecnie w budżetach Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zarezerwowano ponad 26 miliardów euro na Erasmus+. To niemal dwa razy więcej niż w poprzednich 7 latach. Poszerzono też założenia programu, który staje się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Erasmus+ będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 roku utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Dzięki temu obszarowi Unia Europejska zamierza zapewnić wszystkim młodym dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości. Chodzi również oczywiście o to, by umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, no i dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. W Erasmusie+ kładziemy dziś nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym, w życiu publicznym. Obecnie program nadal obejmuje 6 głównych sektorów i pozostaje podzielony na 3 akcje kluczowe. Wprowadzone zmiany dotyczą właśnie akcji kluczowych. Dla przykładu, wszystkie mobilności mogą być teraz hybrydowe, a projekty mobilności krótkoterminowej są obecnie dostępne dla pracowników i studentów. Nowością jest też możliwość wnioskowania o przyznanie akredytacji w ramach uproszczonej procedury jednorazowo na całą edycję programu. Akredytacja będzie gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach Erasmusa. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do udziału w 9. Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Erasmus+ i przede wszystkim dziękuję organizatorom z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za jego organizację i promocję. Wierzę, że wynikła z tych warunków epidemicznych formuła online przyczyni się jednocześnie do większego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Dziękuję Państwu bardzo.